Witam serdecznie 13 października, nocą przymrozek do minus 3 stopni, o 8 rano 0 stopni, dał się we znaki begoniom, pelargoniom nie jest nic, natomiast begonie wyraźnie już nadają się do zimowego snu, dlatego będę je po prostu do tego przygotowywała. Poodłamywałam gałązki, żeby mogła się dostać do bulwek. I tutaj wyjaśni nam się, dlaczego ta żółta begonia tak kiepsko kwitła, tak była, przepraszam, taka skromna za bardzo. Otóż była wysiana w doniczce, która powinna być po prostu rozpaść się pod wpływem wilgoci i czasu. Niestety, jak się okazało, ta doniczka się nie rozpadła. Cały czas otulała ściśle korzeń begonii, przez co ten korzeń nie mógł się rozrosnąć, a więc nie docierały do niego składniki pokarmowe, nie mógł oddychać, to też jest istotne. Był taki cały czas zbity właśnie w tej otulinie z tej doniczki. I w związku z tym bulwka, którą wytworzyła, właściwie bulwki są malusieńkie. Są tak małe, że trzeba mieć dobry wzrok, żeby ich nie przeoczyć. Te bulwki będą pięknie rosły w przyszłym roku, ale jak widzicie są, no, są bardzo maleńkie. I dlatego postanowiłam w tym roku, ponieważ mam kilka odmian, posadzić je już w doniczkach docelowych, żeby później nie było problemu wiosną z ich odszukaniem i posadzeniem tam, gdzie być powinny. Nie chcę znów pomieszać po prostu odmian. Pozostałe begonie wytworzyły piękne bulwki. Tu jest pierwsza bulwka. Każda begonia wytworzyła po kilka takich bulwek, także jest fantastycznie. Nie będę wszystkich filmowała, bo no, to nie ma najmniejszego po prostu sensu. Chodziło mi tylko o to, żeby pokazać, jak tu widzicie begonia różowa wisząca. Ile bulwek wytworzyła? Większe, mniejsze. Dlaczego ja obrywam łodyżki? Bo wiele łodyżek było takich nadpleśniałych. To by było, mogło być niezdrowe dla tych bulwek. Więc lepiej poucinać te, jeżeli nie chcecie w ogóle nic robić przy korzeniach, poobcinajcie łodyżki po samej ziemi. Tak będzie najlepiej. No i tutaj po lewej widzicie jeszcze begonie, gałązki wetknęłam w doniczkę z wierzbą poskręcaną po to, żeby jeszcze zdobiły troszeczkę podwórko, a one długo tak potrafią się utrzymać w takiej właśnie takiej postaci. Czyli ułamana, potrafią nawet się ukorzenić. I jakbyśmy mieli lupę, to nawet moglibyśmy później znaleźć tam jakąś bulwkę przy takiej ukorzenionej łodyżce, bo tak zrobiłam, wsadzając begonię w doniczkę z cytryną. No tylko, że jest zimno i nie wiadomo, jak długo ta begonia by tutaj dała radę tej doniczce. Także moi drodzy, to tyle na temat begonii i ja biegnę dalej do pracy. Pozdrawiam cieplutko.